Poprosimy teraz o prezentację panią profesor Ewę Stachowską z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, która nam przedstawi pewne interesujące sprawy o florze jelitowej. No miejmy nadzieję, że interesujące. Witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Właściwie jestem tu przez przypadek, ale już choćby to, że miałam okazję wysłuchać bardzo inspirującego dla mnie wykładu pana profesora, jest już dla mnie olbrzymią przyjemnością. Ja się tu urodziłam, pochodzę z Koła, jestem dumna z każdych osiągnięć naszych krajan. Także kiedy dostałam zaproszenie, z ogromną przyjemnością przyjechałam tutaj. Tak a propos, panie profesorze, my w Szczecinie widzimy olbrzymi wzrost zachorowań na raka, wyłonienie stomii, więc raka odbytu. Pytanie dlaczego? Nikt nie wie. Ja myślę, że to dlatego, że jest olbrzymia produkcja rzepaku, jednak zachodniopomorski w tej chwili jest liderem produkcji rzepaku i kukurydzy. Wobec tego te dwie rzeczy mi się zaczynają w jedną całość łączyć. Proszę Państwa, ja powiem parę słów rzeczywiście tytułem bardziej wprowadzenia o tym, czym ja się zajmuję. Ja nie zajmuję się może w sensie dosłownym naukowo probiotykami, bardziej zajmuję się lipidami i żywieniem człowieka. Natomiast ponieważ to żywienie człowieka jest w pracy mojego zespołu od dawna, no to spotykamy się ze wzrostem różnych schorzeń, także schorzeń nowotworowych, których podłożem jest oczywiście bardzo zły stan żywienia Polaków, ale także fatalny stan żywności, bo jeżeli mówimy, że jest piramida żywienia, należy się prawidłowo odżywiać i wiemy, że żywność jest przygotowywana w sposób fatalny, choć zgodny z normami, no to jakby to, że ilość zachorowań na choroby nowotworowe także dramatycznie wzrasta, przestaje nas dziwić. I teraz wszystkie plany związane z pomocą osobom, które chorują, są jak na tym rysunku. Tak? Niby plan jest dobry, ale niewykonalny. Jeżeli mówimy, że należy zredukować masę ciała, to pacjenci się na nas patrzą, mówią tak, łatwo powiedzieć, prawda? A więc szukamy sposobów, szukamy nowości, szukamy czegoś, co nam pomoże. Ja bardziej zajmuję się lipidami i nutrigenomiką, natomiast kiedy 3 lata temu przystąpiłam do takiego dużego projektu przygotowania modelu żywienia z byłych sportowców, wtedy aktywnie weszłam też w zagadnienia flory bakteryjnej, ponieważ no akurat u tej grupy osób jest to zagadnienie niezwykle istotne. Proszę sobie wyobrazić, że my właściwie my jesteśmy stojakiem dla bakterii, które nas zasiedlają. I to, co pan profesor mówił o dorzeczach, rzek, to tak samo jest dokładnie w naszym organizmie. Kiedy on źle funkcjonuje, to tak naprawdę staje się bardzo niewygodnym nosicielem dla bakterii, które nas zasiedlają. Proszę sobie wyobrazić, że jakby genom bakteryjny, czyli to, ile DNA, ile informacji zawartych jest w bakteriach, które w nas pomieszkują, jest większe od naszego, 100-krotnie większe. Więc de facto musimy się zastanowić, jak to naprawdę jest. Czy warto szanować te organizmy, które nas bytują, tak? One bytowały, bytują i będą bytować. Jeżeli my je szanujemy, one szanują nas. Jeśli my przestajemy je szanować, dostajemy za to zapłatę najczęściej w postaci bardzo dynamicznie rozwijającego się procesu chorobowego. Około 1,5 kg bakterii fizjologicznych, ale także grzybów, znajduje się w naszym przewodzie pokarmowym. A więc żadną sensacją nie jest to, że się wykrywa w kale Candidia grzyby, tak? One tam mają być. Ważne jest natomiast, proszę Państwa, ich skład, różnorodność i pewne proporcje pomiędzy tymi bakteriami. Skład jest charakterystyczny dla każdego z nas. Każdy z nas ma dosyć indywidualny kod bakteryjny w jelitach, dlatego tak niezmiernie trudno jest tutaj wyprowadzić jakieś, te badania rzeczywiście utykają w momencie, kiedy chcemy jakieś normy populacyjne, one są trudne rzeczywiście do określenia, bo każdy z nas troszeczkę inny ten skład, tak jak odcisk palca, tak samo skład flory bakteryjnej jest rzeczywiście dosyć unikatowy dla każdego z nas. Proszę Państwa, to co dominuje w naszym przewodzie pokarmowym to bakterie beztlenowe, jest to oczywiste. Jakie one pełnią funkcje? Za moment pokażę tych funkcji więcej, ale proszę się przyjrzeć na te dwie główne. Otóż w zależności od tego, jaki jest skład naszego pożywienia, no ale w naszym pożywieniu zawsze dominują pokarmy zawierające białko, ale także zawierające włókno roślinne,
to właśnie bakterie jelitowe bytujące w końcowych odcinkach przewodu pokarmowego, one są odpowiedzialne za sprzątanie tychże, tak? Czyli jeżeli mamy włókno roślinne, ono jest dla naszych enzymów trawiennych nierozkładalne, natomiast bakterie wykorzystują jako swoje źródło energii. Proszę zobaczyć, że zarówno włókno, jak i resztki proteinowe są rozkładane do mniejszych, do wyjściowych substancji, a więc do jakichś glukanów, ale także do aminokwasów. I te wchodzą w syntezę drobnocząsteczkowych czy mało krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Już chociażby to jest dla nas bardzo ważne, dlatego że krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe po pierwsze zapobiegają rozwojowi nowotworów. O tym wiadomo od dawna. Jeżeli mamy pacjenta leczonego czy żywionego parenteralnie, czyli pozajelitowo, to w tej chwili dążymy do tego, żeby jak najszybciej przywrócić mu żywienie dojelitowe, dając te krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. One powodują zahamowanie degradacji struktur jelitowych. Są niezwykle ważne i wiadomo na pewno, że hamują rozwój nowotworu jelita grubego i nowotworu odbytu. Już te dwie rzeczy są dla nas niezwykle interesujące. Po drugie, krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe mają także inne funkcje, do tej pory niezbadane, prawdopodobnie funkcje przeciwzapalne. Reasumując, proszę zobaczyć, ile tych funkcji naszego narządu bakteryjnego, czyli czegoś, co się nazywa mikrobiota, w naszym przewodzie pokarmowym możemy wymienić. A więc mamy tworzenie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, trawienie resztek niewygodnych, czyli kolagenu, elastyny, czegoś, czego normalnie nasze enzymy nie trawią, zapobieganie dominacji bakteriom patologicznym. One w naszych jelitach bytują. Chodzi o to, żeby po prostu nie rozprzestrzeniały się nadmiernie. W jaki sposób? Poprzez tworzenie kwasu mlekowego oraz innych substancji, które się nazywają bakteriocynami, które hamują rozplen bakterii niefizjologicznych. Proszę Państwa, trójka jest niezwykle ważna. Nasz układ immunologiczny w przewodzie pokarmowym jest najbardziej czynnym i najbardziej eksploatowanym układem immunologicznym w organizmie. To tam, podobnie jak w płucach, o czym mówił Pan Profesor, że jeżeli oczyścimy za pomocą wody powietrze z potencjalnych alergenów, dochodzi do mniejszej ekspozycji, potencjalnie zmniejszamy ryzyko wystąpienia choroby o tle alergicznym, ale także choroby o tle autoimmunologicznej. Tak samo jest w przewodzie pokarmowym. Każdej milisekundy nasz organizm podejmuje decyzję, puszczam to do krwiobiegu, czy zatrzymuje. W jaki sposób? Poprzez bardzo rozbudowany system immunologiczny. On pracuje wtedy dobrze, jeżeli flora bakteryjna jest prawidłowa. Także, proszę Państwa, piątka, metabolizm kwasów żółciowych. Kwasy żółciowe są wydalane, produkowane i wydalane do jelita zawsze wtedy, kiedy trawimy tłuszcz. Problemem jest to, że w nadmiarze czy niezwiązane kwasy żółciowe potrafią być silnie rakotwórcze. Proszę zobaczyć, że mamy także tutaj produkcję witamin z grupy B, witaminy K, ale także niektórych aminokwasów. To, co Państwu mówiłam, że bardzo mamy charakterystyczny skład flory bakteryjnej, ale proszę zobaczyć, że on jest charakterystyczny także i związany z okresem, w którym naszego życia, ale także przede wszystkim determinuje nasz stan żywienia i stan i przyjmowanie leków. O tym za moment Państwu powiem. Bezmyślne kierowanie się reklamami jest jedną z przyczyn prawdopodobnie tak masowego rozplenu niektórych chorób. Proszę zobaczyć, noworodek jest dopiero zasiedlany florą bakteryjną jelitową i też w zależności od tego, w jaki sposób dziecko przychodzi na świat, czy przez cesarskie cięcie, czy drogami natury, ma to ogromny wpływ na to, czy w przyszłości na przykład będzie otyłe, czy nie. Proszę zobaczyć dziecko karmione w trzy różne sposoby. Piersią, za pomocą sztucznego pokarmu. Tu mamy różne typy bakterii. Widzimy, że ten wzorzec bakteryjny jest kompletnie inny. Spójrzmy na osobę dorosłą, osoba zdrowa i osoba otyła. Proszę zobaczyć, że skład bakteryjny także jest inny. To jest ta bardzo fascynująca teoria, znajdująca duże potwierdzenie, które pokazuje, że osoby otyłe mają w swoim przewodzie pokarmowym zwiększoną ilość bakterii dobroczynnych, ale one działają jak dobra gosposia. Dajesz mi, człowieku, energię, to ja ją przerobię i dam tobie, odłożę, żebyś ty miał tkankę tłuszczową, żebyś mi ją dalej karmił. Chodzi o to, żebyśmy ilość tych bakterii za pomocą dobrze dobranego żywienia i stosowania oczywiście probiotyków zmniejszyli. Proszę zobaczyć, co się dzieje z osobą dojrzałą. Jej skład bakteryjny w flory jelitowej także musi ulec naturalnej ewolucji.
Teraz proszę Państwa, co nas niepokoi? Nas nie niepokoi to, że są bakterie w jelitach. Nas niepokoi stan, który nazywamy dysbiozą. Dysbioza to jest nic innego, jak właśnie zaburzenie jakościowe i ilościowe funkcjonujących w jelitach bakterii. Mój mąż zasypia, uwaga. Nie zasypiamy. Przepraszam, tu widzę. I teraz dlaczego? No tak się właśnie składa. Własny mąż na moje ucho. Proszę Państwa, dlaczego? Dlatego, że już wiadomo, i to na 100%, że ta dysbioza, czyli zmiana flory bakteryjnej, na pewno jest powiązana z niektórymi typami nowotworów. No, jelita wiadomo na pewno, ale też wiemy, że też różne inne typy nowotworów tak samo, tak? Mogą ich przyczyną, skoro produkty tworzone przez bakterie dostają się do krwiobiegu, są roznoszone po całym organizmie, no to sorry. Wszystkie inne typy nowotworów, prawdopodobnie niektóre też. Ale także cukrzyca typu drugiego i coś, co się nazywa niealkoholowym stłuszczeniem wątroby, czyli jak durnie stłuścić wątrobę, nie jest to, bo alkoholowy jeszcze przynajmniej z przyjemnością się stłuszcza wątrobę. Natomiast niealkoholowy, jemy za dużo produktów, które przy okazji stłuszczają wątrobę. Choroba bardzo powszechna. Kiedyś 20 lat temu, jak było dziecko z NAFL, to wołali wszystkich, myśmy chodzili, po prostu to było naprawdę dziwne, że pojawia się NAFL wśród dzieci. W tej chwili 30% dzieci ma NAFL. Dlaczego? Syrop fruktozowo-kukrudziany, to jest niestety dieta amerykańska, McDonald's i takie wprowadzenie tego żywienia, tego stylu żywienia także do Polski. Dysbioza jest groźna, dlatego że aktywuje szereg procesów, które byśmy chcieli, żeby były uśpione albo pracowały na bardzo niskich obrotach. Jakie czynniki powodują dysbiozę? Żeby już nie kręcić, nie gadać za dużo. Proszę zobaczyć, mamy je wypisane w punktach. Dieta. Typowa dieta Polaka, amen. Ubogo błonnikowa, bogato tłuszczowa, bogato białkowa. A co? Mamy pieniądze, stać nas, jedzenie jest tanie, zdrowe, bo w realu wszystko jest zdrowe, tak? No to bardzo proszę, tak? Przewlekła kuracja antybiotykowa. Wszyscy wiedzą, że trzeba stosować probiotyki, ale proszę zobaczyć trójka. Reklamujemy, nas nie może boleć głowa, nie możemy mieć absolutnie wzdęć, bo to jest B. No więc stosujemy różnego, znaczy nie my, ale bardzo dużo osób stosuje w sposób absolutnie bezmyślny leki, które powodują dramatyczną zmianę flory bakteryjnej. Tak? Czyli za parę lat spodziewamy się różnych kłopotów związanych właśnie ze stosowaniem leków przeciwbólowych czy leków na przykład zobojętniających pH soku żołądkowego. Proszę Państwa, to jest w żołądku ma być pH 2, bo to jest bariera dla bakterii patologicznych. Jeżeli stosujemy latami środki, które zobojętniają pH soku żołądkowego, to chyba to nie tędy droga, prawda? No i przewlekły stres zakażenia przewodu pokarmowego, to jest oczywiste. Jak połączyć jedno z drugim? Bo na razie mówię o dysbiozie. Fajny rysunek Andrzeja Mleczki znalazłam. Dlaczego chorujemy na raka? No, przyczyn jest oczywiście bardzo dużo. Jedną z nich na pewno jest, generalnie jest brak homeostazy, czyli równowagi funkcjonowania naszego organizmu. Rak jest niebezpieczny wtedy, kiedy rozwijający się guz obrośnie naczyniami krwionośnymi i tworzą się wtedy przerzuty, czyli guz ulega ekspansji do dalszych części organizmu. Tego chcemy uniknąć. Proszę zobaczyć, jakie są w tej chwili bardzo dobrze, w bardzo dużych metaanalizach podsumowane globalne, światowe czynniki związane ze wzrostem ryzyka choroby nowotworowej. Mamy je tu wymienione. Jako składniki diety to jest oczywiście nadwaga, otyłość, wiek. Pierwszym zawsze jest wiek. Kochani, chorujemy na raka wtedy, kiedy się starzejemy. Niestety, starość jest takim okresem, kiedy szereg chorób na skutek na przykład mechanizmów, które się nazywają mechanizmami epigenetycznymi, ujawnia się. Tak jesteśmy skonstruowani. W którymś momencie mamy odejść z tego świata. Niestety, wpisany jest także choroba nowotworowa. Możemy, wydatnie w tym możemy pomóc, tak, żeby przyspieszyć, ale pamiętajmy, że wiek, ale także, proszę zobaczyć, nadwaga, otyłość, to są typy nowotworów, alkohol niestety, solona żywność dramatycznie zwiększa ryzyko raka żołądka i przełyku. I proszę zobaczyć, czerwone mięso, aflatoksyny, czyli coś, co się znajduje w produktach, które są spleśniałe, no i grillowane mięso oczywiście. Proszę Państwa, tak czasami się mówi, że niektórzy z nas są źle urodzeni, że mamy pewne predyspozycje do rozwoju nowotworu. Wiemy, teraz taka medialna jest burza po mastektomii Angeliny Jolie. Ona
zrobiła coś, co jej poradzono. Zrobiła w sumie, takie jest postępowanie medyczne. Przy dużym zagrożeniu chorobą nowotworową jesteśmy nosicielami. Każdy z nas ma jakąś fatalną mutację, która rzeczywiście predysponuje do raka. Pytanie, czy u każdego ten rak się rozwinie? Odpowiedź jest nie. Niektórzy z nas chorują. Oczywiście ryzyko jest bardzo zwielokrotnione i żyjemy wtedy na takiej bombie, tak? Nie wiemy kiedy. Musimy się bardzo często obserwować, bardzo często prowadzić badania kontrolne i to ryzyko, że zachorujemy, rzeczywiście jest dużo większe. Ale nigdy nie jest tak i nikt Państwu nie powie, że mając nawet fatalną mutację, na pewno Państwo na raka zachorują. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nawet te fatalne, zmutowane geny mogą być w naszym organizmie wyciszone, albo nie. Jeśli są wyciszone, no to wtedy nie chorujemy. Jeżeli ulegają nagłośnieniu, tak? Czyli ten mechanizmy wyciszające przestają prawidłowo funkcjonować, zaczynamy chorować. Poza tym też okazało się na teraz w bardzo dużych metaanalizach, że jednak większość typów nowotworów jest dzięki mutacjom, czyli zmianom w DNA, które zmiany w DNA powodują w naszym materiale genetycznym, które prowokują powstanie raka. Te zmiany nabywamy w trakcie naszego życia. Nie rodzimy się z nich, tylko po prostu je nabywamy. Przypomina to właśnie takie pędzenie samochodem, kładziemy cegłówę na gaz, na hamulec, blokujemy kierownicę, pędzimy. Czyli tak nasze życie generalnie tak może wyglądać. Jak możemy pomóc, żeby zdjąć tą cegłówkę z pedału gazu? Bardzo prosto. Poprzez odpowiednie żywienie. Żywienie, które spowoduje, tu mamy informację, gen BRCA1 zmutowany, zwiększona możliwość zachorowania na raka piersi. Proszę zobaczyć, tu i tu. Tu mamy ten gen zblokowany. Za pomocą reszt metylowych i małej liczby reszt acetylowych ten gen jest wyciszony. Tak? Te reszty metylowe przede wszystkim i acetylowe znajdujemy przede wszystkim w żywności. A więc prawdą jest, że żywiąc się możemy odpowiednio wyciszyć, czy ograniczyć, czy zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej. Bezspornie w to nikt nie wątpi. Drugą rzeczą jest właśnie stosowanie odpowiedniej diety, która będzie dbała o naszą florę jelitową. I proszę zobaczyć, tu są takie, skoro na pierwszym miejscu mamy wiek jako czynnik ryzyka, na drugim nadwagę i otyłość, proszę zobaczyć fascynujące badania grupy amerykańskiej, którzy przeszczepiali myszkom chudym, szczupłym, tak, bakterie jelitowe i one wtedy, kiedy dostawały dietę z dużą zawartością tłuszczu, z małą zawartością włókna, te myszki były za moment myszkami grubymi. Natomiast jeśli to samo działo się, jeżeli myszka dostawała dietę o niskiej zawartości tłuszczu i wysokiej zawartości włókna, na której rozwija się flora jelitowa, myszy były szczupłe. Do licha, tak? Czyli mamy jednak na to wpływ, co się z nami dzieje. Zresztą pan, który otwierał teraz po przerwie, właśnie o tym mówił. Proszę zobaczyć, czyli mamy tutaj, wypisałam Państwu czynniki wspólne z ryzykiem nowotwora i dysbiozą. Na pewno nadwaga, otyłość, na pewno czerwone mięso, które powoduje dysbiozę i jest zwiększonym czynnikiem raka, na pewno grillowane mięso. Proszę Państwa, jak sobie z tym radzić, tak? Jak sobie radzić z dietą zachodnią? W bardzo prosty sposób. Po pierwsze, zwiększając na pewno koncentrację dobroczynnych bakterii w naszym przewodzie pokarmowym, a więc stosując dobrze zbilansowaną dietę, która opierać się powinna także na stosowaniu warzyw i owoców. Koniec, kropka, 5 porcji mamy jeść i tyle. Proszę zobaczyć, flora bakteryjna człowieka, który jest wegetarianinem wszystkożernego. Dramatyczne różnice. Ci chorują częściej chociażby na raka jelita. Dlaczego? Dlatego, że wegetarianin, jak się naje włókna, daje bardzo solidną podstawę do syntezy chociażby tych krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, proszę zobaczyć, one z jednej strony, tu mamy wszystkie mechanizmy, hamują apoptozę komórek, które mają blokować powstawanie, które odpowiadają za hamowanie możliwości rozwoju komórek bakteryjnych, hamują migrację komórek nowotworowych, ale jednocześnie także poprzez przyspieszanie włókna, poprzez przyspieszanie pasażu jelitowego, tak się ładnie nazywa, czyli krótko mówiąc, nie mamy problemów z wypróżnianiem, także pozbywamy się szybciej toksyn z jelita. No to jest równie ważne jak wszystko inne. I teraz dwa słowa już na koniec. Proszę Państwa, my wiemy, my Słowianie wiemy, nie będę śpiewać, nie mam takiej. Proszę Państwa,
Jak przygotowywałam się do tego wykładu, odpaliłam sobie taką, mam kanał na YouTube jednego z uniwersytetów w Stanach i tam pan profesor pokazywał 10 najlepszych sposobów na przygotowywanie probiotyków. Patrzę, co ten człowiek robi. On kapustę, czosnek i zaczyna mówić ludziom w Stanach, jak się kisi kapustę. No, prawda? Jest? Ale jeżeli tak, ale jeżeli my pójdziemy do sklepu, to my mamy kwaszoną kapustę, która jest kwaszona kwasem octowym. To zwracam Państwa uwagę, czyli te rzeczy, które myśmy zawsze stosowali w naszej diecie, w naszych warunkach, cudownie poprawiają florę jelitową. No i tak na koniec, tak, bo my mamy właśnie z tym problem, mówimy, że trzeba być, jeść porządnie i uprawiać aktywność fizyczną. To może już tak reasumując na koniec, pan Andrzej Sawka. Dziękuję Państwu za uwagę i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie.